imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z Wami wszystkim. Drodzy bracia i siostry, kończymy tę rekolekcję i spotkanie z księdzem Johnem, który chciał nas podnieść. Wiele razy mówił, wstań. Mówił, nie lękajcie się. Żebyśmy poznali naszą godność, godność chrześcijan, te dary, które otrzymujemy. Dar chrztu, dar wierzbowania i dar mszy świętej. Praise the Lord. Praise the Lord. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. How are you? Jak się macie? I'm going to do deliverance now. Teraz dokonam uwolnienia. Very radio. Bardzo radio. Radiostezy. Radiostezję. You want radiostezę here? Chcecie tutaj mieć radiostezję? Okay. Uwaga. Do you have this? Have you ever gone through this? Czy macie coś takiego? Czy kiedykolwiek mieliście z tym do czynienia? I don't care whether whatever rank you are, this is not Christian. To nie jest chrześcijańskie. You see? Widzicie? Sorry, the walking. This is magic. This is what we went out. To jest magia. So it's European. So someone will not be happy because he's out of market today. Because this is a factory. It makes this throughout the whole of Europe. Jakaś fabryka robi takie rzeczy, rozsyła na całą Europę. Masonry. This is masonry. To jest masoneria. Yeah, the old religion. Do you see? This came, we want to thank God for the one, after hearing the word of God, he surrendered this today, just a few minutes ago. Chcemy podziękować Panu Bogu też za osobę, która po usłyszeniu dzisiejszej konferencji pozbyła się tego, oddała to Bogu kilkanaście minut temu. And there are many, and that's why you find when the word of God is preached, people are going to write, you are bringing magical powers, you are disturbing, you are giving a wrong teaching, because they go back. And they are very strong Christians. They receive Holy Communion, they are married in church. Zwodzeni przez takie rzeczy są nawet dobrzy chrześcijanie, którzy nawet po usłyszeniu czasami Słowa Bożego wracają do takich rzeczy. We inherited that from our culture, a long culture. My to odziedziczyliśmy od naszej kultury, naszej starej kultury. Akupunkturę. That's no, I'm not laughing. I'm just only saying, you see what the revelation is bringing to us, and you might find some of us, we are spiritually strong people, but we are still hanging on the culture that does not enter the New Testament. Jesus Christ being the one who can deliver us from the devil. Czasami zdarza się tak, że wydaje nam się, że jesteśmy ludźmi silnymi duchowo, ale mimo wszystko czasami jednak opieramy się na tych rzeczach, które pochodzą z tej naszej starej kultury, która nie należy do kultury chrześcijańskiej, która nie wyznaje Jezusa Chrystusa jako tego jedynego, który nas może wyzwolić od złego. I'm not saying that I'm better than anyone of us here. Nie mówię, że jestem lepszy od niż którykolwiek z nas tutaj. But God is calling all of us together. Ale Bóg wzywa wszystkich nas razem. To come out of this mat. Aby wyjść, pozbyć się tych rzeczy. It is here, that's what we are reading today. To właśnie czytamy dzisiaj. There were men of faith. Był człowiek, który miał wiarę. In Luke, in Mark chapter 2, w rozdziale drugim Ewangelii Świętego Marka. That's what we read today. To właśnie tą Ewangelię czytaliśmy dzisiaj. Jesus heals a paralyzed man. Jezus uzdrawia człowieka sparaliżowanego. There is somewhere where you and I have been paralyzed economically. Są miejsca, w których ty i ja zostaliśmy sparaliżowani, może też na taki sposób ekonomiczny. By the situation in your family. Sparaliżowani też przez sytuację w naszych rodzinach. Paralyzed politically. Sparaliżowani politycznie. You don't know what to do. Nie wiecie, co robić.
And Jesus says, come to me. A Jezus mówi, przyjdźcie do mnie. Come to me. Przyjdźcie do mnie. I will give you rest. Ja wam dam odpoczynek. I'm sure this man will sleep properly tonight. Jestem pewien, że ten mężczyzna będzie dzisiaj dobrze spał. And his wife. I jego żona również. They have come to Jesus. Przyszli do Jezusa. I don't know whether you wanted to testify to that. If you would like to testify to that, it would be good. You are going to help so many young people, so many people. Nie wiem, maybe you don't want to look on the TV. We shall ask the TV to switch off. But this man, if he wants, he can testify. Nie wiem, czy ten mężczyzna chciałby złożyć świadectwo, ale jeśli może nie chcesz, ale jeśli chcesz, to by to było dobre dla wielu ludzi, żeby posłuchali tego świadectwa. Możemy poprosić o wyłączenie kamer, jeśli tak będzie lepiej. Maybe you will do it one day. We don't want to disturb your family now, your child. Może będziesz chciał to zrobić później. With your mother. But that's what the Holy Spirit does. Ale to właśnie czyni Duch Święty. And if some of you have some things for bringing you fortune in your home, go and take them to the priest. Take them to the church. Jeśli są w waszych domach jakieś rzeczy, które mają wam przynosić szczęście, weźcie je, zanieście do kościoła. And let nobody deceive you. Niech nikt was nie oszukuje. You know, today we are trying to find a way in which you can reach out to many other people. Dzisiaj próbujemy znaleźć sposoby, na które możemy dotrzeć do wielu innych osób. One day I was in one country and someone said, "Father." Pewnego dnia byłem w jednym kraju i ktoś powiedział, "Ojcze." If you allow me to take you to the moon, that man who is said is very religious and more especially is very rich, he will build you schools for your children, he's going to help you, he'll give you a lot of money if you allow me to take you there. Ojcze, gdybyś tylko mi pozwolił, abym cię zaprowadził tam do grupy, do sekty Muna, tam jest pewien człowiek bardzo wyjątkowy, jest bardzo bogaty, on ci pomoże, pomoże ci zbudować szkoły dla twoich dzieci, tylko pozwól, abym cię tam zaprowadził. I told him, powiedziałem mu, I know about Moon. Znam tą sektę Muna. I don't want his money. I ja nie chcę jego pieniędzy. The same what Jesus told us, that the kingdom, that the devil took him to the mountain, to a very high mountain, and said, if you allow me, I will give you all my kingdom. I tak samo diabeł, szatan postawił Jezusa na szczycie wysokiej góry i powiedział mu, pokazał, jeśli tylko pozwolisz mi, dam ci wszystkie królestwa. Money. Pieniądze. Power. Moc. All those. Te wszystkie rzeczy. But if we allow Jesus Christ to rule in our lives, ale jeśli pozwolimy Jezusowi Chrystusowi rządzić w naszym życiu, we shall have the power that nobody else can ever surpass. Otrzymamy moc, której nic nie będzie w stanie przewyższyć. Jesus is the power. Bo Jezus jest mocą. Jesus can deliver us. Jezus może nas uwolnić. And Jesus wants to use each and every one of us. I Jezus chce używać każdego z nas. And give us the gifts of fighting against the devil. Dać nam też środki walki z szatanem. And he says, strong, be strong in me. I mówi, bądźcie silni we mnie. I have the power. Ja mam moc. To cast out the devil. Aby wyrzucać złe duchy. And he says to his disciples, i mówi do swoich uczniów, go and proclaim, idźcie i głoście, the kingdom of God, my father. Królestwo Boga, mojego Ojca. And believers, i ci, którzy uwierzą, will have power. Otrzymają moc. My dear sister, you are a believer. Moje drogie siostry, bracia, wy jesteście tym, którzy wierzą. You are a believer. Mój drogi bracie, ty jesteś wierzącym. You have power. Ty masz moc. Tell one another your power. Powiedzcie sobie nawzajem, masz moc. Masz moc. You have power to deliver the devil. Masz moc też, aby wypędzić złego you ducha. You have power to cast out the devil. Masz moc wypędzania złego ducha. You have power to lay hands in the name of Jesus upon someone, not by panotherapy. Masz moc nakładania ręki na kogoś, ale nie poprzez jakąś tam terapię. We are not talking here of giving energy. Nie mówimy tutaj o żadnych energiach. I understand there is someone somewhere in a very high rank in spirituality in the church and is used giving energy to people. Wiem, że może są takie osoby, nawet może jakieś zaawansowane w kościele, które no, stosują takie metody dawania energii. That is human energy, not energy from God. Ale to jest, that is not the Holy Spirit. Ale to nie jest energia Boga, to nie jest Duch Święty. So we are waking up.
Więc musimy się obudzić, what God is all about. Żeby zobaczyć to, co chce zdziałać Bóg. And the time has come. Nadszedł już czas, God is going to use each and every one of us. Że Bóg będzie używał każdego z nas. You're going to recognize your gifts from the Holy Spirit. Rozpoznacie, zobaczycie dary Ducha Świętego. And we shall get out of acupuncture. I pozbędziecie się tych wszystkich metod acupuncture for akupunktury. Us at home in Africa, we use horns. Na przykład my w Afryce używamy rogów zwierząt. But in modern times it's acupuncture. A to tak było kiedyś w Afryce, a w dzisiejszych czasach to jest akupunktura. Akupanghorn. So that's what it is. Akupunkruk. Akupuncture, you can acupuncture. Tak, akupunktura. Someone can acupuncture you. Ktoś może zastosować akupunkturę na tobie. So we are coming back. The young people, you are lucky. A teraz wracamy. Wy młodzi macie szczęście. You are going to see that you are going to give birth to children who are healthy. Zobaczycie, że będziecie dawać życie, rodzić dzieci, które będą zdrowe. Madness is going to come out of this country and many countries. Choroby psychiczne odejdą od tego, wyjdą z tego kraju. People are doing things to us. They are confusing us. Bo są takie osoby, które coś z nami robią, aby wprowadzić zamieszanie w nasze umysły. Ale Duch Święty nigdy nie wprowadza zamieszania. And people are moving from one place to another. Osoby tak przechodzą z jednego miejsca na drugie. The truth has not been given to them, to us. Ponieważ nie poznali prawdy, myśmy nie poznali prawdy. So God, więc Bóg is doing something to us. Coś chce nam uczynić. And he promised that with Ezekiel. I obiecał to w księdze poprzez proroka Ezechiela. There will be a time, że przyjdzie czas. I will perform miracles, kiedy będę dokonywał cudów. Not for you, nie ze względu na was, my holiness, ale ze względu na moje święte imię. So that you may come back. Tak abyście mogli powrócić. And he says with Jeremiah, i mówi w księdze Jeremiasza, I have plans for you. Mam plany na twoje życie. Those plans are not for making you suffer. Ale nie są to plany, abyś cierpiał. But for making you have prosperity, not prosperity by money. Ale na twoją pomyślność, ale nie chodzi o pomyślność związaną but z pieniędzmi. Prosperity for your entire being, your mind, your spirit, your body. Ale pomyślność dla całej twojej osoby, całego twojego życia, umysłu, ciała, ducha. And you will return to me. I wrócisz do mnie. I will remove the heart of a stone and put a new life. Odbiorę ci serce z kamienia, dam ci nowe życie. I will move you from being dry bones to becoming a people that move in the power. Sprawię, of że my life. Przestaniecie być uschłymi kośćmi, a staniecie się ludem, który żyje, który jest poruszany moją mocą. So my sister, my brother. Moja siostro, mój bracie. That's what you have begun. To właśnie się zaczyna. You have power. Masz moc. You will go. Pójdziesz. And the poisonous things that have been put in the minds of the people. I te wszystkie zatrute jakieś rzeczy, które zostały włożone do naszych umysłów, do umysłów ludzi. As you speak the word of God. Kiedy będziesz głosił słowo Boże. Those poisonous ideas will come out. Te zatrute idee zostaną też zniszczone. You will not drink the poison and it will stay in you. Nie będziesz spożywał tej trucizny, ona nie pozostanie w tobie. The drugs will be vomited out. Te narkotyki zostaną zwrócone, zwymiotowane. You are going to walk in the kingdom of God. Będziesz chodził w Królestwie Bożym. Jesus is going to use you to minister to his people in your capacity as a Christian Catholic. Jezus będzie cię posługiwał się tobą, będziesz posługiwał jako chrześcijanin, jako katolik. You have power, you don't know, you are so much gifted there. Masz moc, nawet nie wiesz, jak bardzo jesteś obdarowany. But the gifts have been covered by so many things. Ale te dary były zakryte przez bardzo wiele rzeczy. Because we are confused by energy. Bo jesteśmy, jest wprowadzany zamęt przez te różne energie. We cannot be authorized the way Jesus did. You will lay hands on my people and they will be healed if you believe. Może być nam dana taka władza, o której mówił Jezus, że na chorych będzie się nakładać ręce, a oni będą uzdrawiani. All of us, all of you have that power. But if you are going to say, I give you energy, it will heal you, they will stop you. I wszyscy możecie mieć taką moc, ale jeśli będziecie mówić, no ja tutaj potrzebuję jakiejś energii, ona uleczy, to ona będzie nam przeszkadzać.
The Lord is giving me 75 people here. You are suffering from migraines. Pan teraz daje mi takie światło, że jest tutaj 75 osób, które cierpią na bóle migrenowe. And you are not going home with those migraines and headaches. Ale nie wrócicie do domu już z tymi migrenami i bólami głowy. What caused it? Bo jaki jest powód tych bóli? Many things that are going on around through people who are dealing with us, we surrender ourselves to them. To też różne jakieś sprawy, które toczą się wokół nas, związane z ludźmi, którymi się w jakiś sposób poddajemy. The Bible tells us today, Biblia nam dzisiaj mówi, there were some people with faith, że byli tam ludzie, którzy mieli wiarę. And they had a crippled person among them. I mieli pośród siebie osobę chromą. He did not know that he had been crippled by sin. Ale ta osoba nie wiedziała, ten człowiek nie wiedział, że jego choroba jest spowodowana jego grzechem. Even the religious leaders had not known. Nawet ci przywódcy religijni tego nie wiedzieli. But this layman, full of faith, ale ten człowiek pełen wiary, oni powiedzieli, my zaniesiemy cię tam, gdzie jest Jezus. It was a hall. To był pokój, pomieszczenie. My dear sisters and brothers, Jesus is here. Moi drodzy bracia i siostry, Jezus jest tutaj, w tym pomieszczeniu. Jesus is met in the word that you read at home, in the Bible and in the teaching of the church. Jezusa też spotykamy, jest obecny w Słowie Bożym, które czytasz w domu, które jest głoszone tobie. Jesus is with you as you walk with him, conscious of I am with Jesus, I am a child of God. Jezus jest cały czas z tobą, kiedy kroczysz z nim, świadomy tego, że jesteś dzieckiem Bożym. And on Sunday we meet. I w niedzielę spotykamy się wspólnie. Not because of bishops or priests. Nie z powodu biskupa, księdza. But because Jesus said, "Where you will gather as a team in my name." Ale dlatego, że Jezus powiedział, gdziekolwiek się zbierzecie wspólnie w moje imię, I will be there. Ja będę z wami. And why priests? A dlaczego kapłani? Why bishops? Dlaczego biskupi? Why the pop? Dlaczego papież? Because Jesus knew there would be division. Bo Jezus wiedział, że przyjdą podziały. And so he had put a leader here. I musiał postawić nam tutaj przywódcę. To avoid confusion and division and anarchy. Który zapobiegnie podziałom, anarchii. And you are going to see from now on. I zobaczycie, że od teraz. This church founded by Jesus Christ on Peter. Go ahead and ahead and ahead. Ten kościół, który Jezus założył na Piotrze, będzie szedł coraz dalej do przodu. The scandals that you see, they have always been there, but the church has always, Jesus has always gone ahead and ahead. Zgorszenia zawsze były, też widzieliśmy je, ale Jezus w swoim kościele będzie szedł cały czas naprzód. We have a very nice song at home. We sing it in Swahili. W Afryce mamy taką piękną piosenkę, śpiewamy ją w języku Swahili. Swahili is a language spoken by about 50 million people in Africa. Swahili to jest język, którym posługuje się około 50 milionów osób more than w Afryce. 50, more than 50 actually. Ponad 50 milionów. W Kongo. Rwanda, Burundi. W Rwandzie, Tanzania, Burundi, Tanzanii. Kenya. Kenii. Uganda. I Ugandzie. Sudan. Sudanie. And we say injili ya enda mbele, injili ya enda mbele. The gospel of the Lord has always continued. Że Ewangelia Pana cały czas trwa. People put Jesus Christ on the cross and they thought that they had won. The devil thought it had won, but the gospel went ahead. Ludzie powiesili Jezusa na krzyżu. Szatan myślał, że zwyciężył, ale Ewangelia idzie cały czas do przodu. Injili ya yenda mbele, injili ya yenda mbele. Can you sing that? Możemy to zaśpiewać? Injili ya yenda mbele, injili ya yenda mbele. Can you do that? Możecie to zrobić? Injili, that's the gospel. Injili to gospel, Ewangelia. Injili ya yenda mbele, injili ya yenda mbele. You are putting it on the side, it has been in front. Injili ya yenda mbele, injili ya yenda mbele. Kumbe madara yake, injili ya yenda mbele. Okay. Injili ya yenda mbele, injili ya yenda mbele. Kumbe madara yake, injili ya yenda mbele. And then we say the gospel can cut through our lives. I potem mówimy, śpiewamy, że Ewangelia może jakby przeciąć całe nasze życie. Enakata, injili ye enakata. Enakata, injili ye enakata. Injili ye. Uj! Let us rejoice. Radujmy się.
We are in the kingdom of God. Bo jesteśmy w Królestwie Bożym. Jesus is here. Jezus jest tutaj. And the people of faith. A ludzie mają wiarę. Have brought us here. Ci, którzy mają wiarę. You and I. Jesteśmy tutaj, there ty i ja. One way in which you have been crippled. I jest na pewno w nas jakiś sposób, na który jesteśmy chromi. Maybe by sickness. Może to jest nasza choroba. Maybe by sin. Może grzech. Maybe by anger. Może gniew. Maybe by lack of money. Może brak pieniędzy. Maybe by fighting in your home. Może kłótnie w domu. Jesus is saying, go. Ale Jezus mówi, idź. Your sins are forgiven. Twoje grzechy są ci przebaczone. Go. Idź. You are free. Jesteś wolny. Go. Idź. You are healed. Jesteś uzdrowiony. Go. Idź. You are delivered. Jesteś uwolniony. And the sign is the pendulum is gone. A znakiem jest to na przykład, że pozbędziemy się takiego wahadełka. You know, pendulum I think comes from pendere. Dependere. Słowo pendulum, wahadełko something to jest... You hang on. Aha, słowo pendulum być może ma wahadełko, być może ma związek ze słowem dependere, czyli polegać na czymś. Like some witchcrafts. Tak jak na przykład jakieś czary. Things you think they are going to save you. Rzeczy, które, o których myślisz, że one cię zbawią. But the pendulum in your home has gone. You are going to depend on Jesus Christ. Ale to wahadełko, to na czym polegasz w twoim domu, musi odejść. The Holy Spirit is going to make you discern correctly who is Jesus Christ, who is God, and what is the devil. Musisz polegać teraz jedynie na Jezusie i Duch Święty pomoże ci rozeznać, rozpoznać, kim jest Bóg, kim jest Jezus, kim jest Duch Święty. You have been told that you have got schizophrenia. None of you is going with schizophrenia now. Są tu osoby, którym mówiono, że mają schizofrenia. Teraz żadna osoba stąd nie wyjdzie ze schizofrenią. By June. Do czerwca. If you continue knowing that Jesus is the Lord, if you continue forgiving, if you continue forgiving yourself, forgiving the people in your family, schizophrenia will go away. Do czerwca, jeśli będziesz trwać w tej świadomości, że Jezus jest Panem, jeśli będziesz przebaczać twoim bliskim, osobom w twojej rodzinie, sobie samemu, ta schizofrenia odejdzie. Very soon people who have been mad in prison, they will be set free. Też niebawem osoby, które cierpią na jakąś chorobę psychiczną w więzieniu, też zostaną uwolnione. But we need to give them time. Ale musimy dać im czas. And talk to them. Rozmawiać z nimi. Where do you come from? Skąd pochodzisz? What happened to you? Co się z tobą stało? Even the psychologists have to work hard. We must give time to people. Nawet psychologowie muszą w ten sposób pracować, muszą poświęcić ludziom swój czas. We have no time. A my nie mamy czasu. When a patient is coming, we are looking at the watch. Kiedy wchodzi pacjent, to spoglądamy na zegarek. Hurry up, I'm going for another appointment. Szybko mam następne spotkanie. Then you say, hurry up, I'm going for another appointment. I potem mówisz, no szybko mam następne spotkanie. Pendulum. Wahadełko. Okay. Dobrze. So we want to glorify the Lord. Chcemy uwielbić Pana. The Bible says there were some obstacles. There were some people preventing that those people faith and the crippled man to reach out to Jesus. I Biblia mówi, że były pewne przeszkody, że były osoby, które nie pozwalały tym ludziom właśnie, którzy mieli wiarę, but, i temu chromemu, aby przyszli do Jezusa. But the four men continued in faith. Ale ta czwórka, cztery mężczyźni trwali w wierze. You have continued in faith. Moi drodzy siostry i bracia, musicie and trwać w wierze. You have listened to the call of Jesus Christ. Musicie słuchać tego wezwania Jezusa but Chrystusa. That's not the end. We must continue that way. Musimy trwać w ten sposób. No matter whatever happens, continue going to church, continue reading the word of God. Niezależnie co będzie się działo, kontynuować chodzenie do kościoła, czytanie and słowa Bożego. Not going to fix your eyes on Father Bashobora or any other person is not the healer. Fix your eyes to the healer, Jesus Christ. I nie możecie utkwić swojego wzroku na ojcu Baszoborze czy na innej osobie, że ponoć jest uzdrowicielem. Nie, musicie utkwić swój wzrok na Jezusie, bo to on jest właśnie uzdrowicielem. You are going to fix your eyes and you are going to fix your ears to what the church, the apostolic church, is teaching from the apostles. Musicie utkwić swój wzrok, też skierować swój słuch na to, czego naucza Kościół apostolski, zbudowany na apostołach. You are not going to listen to the individual priest, Father Bashobora. You must examine what he is teaching. Is it from
God, is it from the Bible and the teaching of the church, nie możecie, or it is his own opinion? Nie możecie słuchać też tylko indywidualnie jednego księdza, ojca Baszobory. Musicie też rozeznawać, czy to, czego on naucza, jest zgodne z nauczaniem Kościoła, czy to są może jego jakieś prywatne opinie. Even when the Pope writes to us an encyclical, it has to be examined because that is his letter. Nawet jeśli, kiedy papież pisze dla nas encyklikę, to też musimy ją zbadać, bo to jest jego list. But when he speaks from the church, giving the whole teaching of the church as designed by all the bishops in the whole world, that's ex cathedra, that is from the Holy Spirit, from the Bible and the teaching of the church. Ale kiedy daje nam nauczanie, takie nauczanie Kościoła, też rozeznane poprzez wszystkich biskupów, to jest nauczanie ex cathedra, z Pisma Świętego. To jest nauczanie Ducha Świętego. But certainly when we hear the word of God given to us through the letter of the Pope encyclical or also the letter of the bishop, he is there our guidance. A kiedy czytamy encykliki, listy papieży, biskupów, to, to są dla nas wskazówki. So we cannot throw away those letters, we cannot throw away the teaching, but we have to discern. Nie możemy odrzucić tego nauczania, ale musimy rozeznawać. Is it from God's teaching in the Bible? Is it from the teaching of the church? Czy to jest nauczanie Biblii, czy to jest nauczanie Kościoła? So we're not going to take the individual opinion of Father Baszobora. Więc nie możecie się przywiązywać do indywidualnej opinii księdza Baszobory. Oh, Father has given me a pendulum. So what? No, ojciec dał mi wahadełko. No i co z tego? Hello. Amen. Amen. So we are going home healed. Będziemy wracać do domu uzdrowieni. Tell one another, Jesus has touched you. You are going home. Your life will never be the same. Go, your crippleness has gone away. I powiedzcie sobie, że teraz będziesz wracał do domu. Jezus cię dotknął. Twoje życie już nie będzie takie samo. Twoja choroba odeszła. Tell her. Powiedzcie sobie to. Jesus has touched you today. Jezus dzisiaj cię dotknął. You are not going home crippled. Nie wrócisz do domu w tej What swojej has chorobie. Been crippling you has gone. To, co było dla ciebie ciężarem, odeszło. Walk with Jesus going to your home crippled and saved. Idź do domu z Jezusem, zbawiony. Continue going to church on Sunday. Chodź do kościoła w niedzielę. Continue praying the prayer of the church every time in your home. Módl się modlitwą kościoła cały czas w swoim domu. And meet Jesus Christ in a personal way. I spotykaj Jezusa Chrystusa osobiście. So what are we going to do? Co będziemy robić? Continue to go to church every Sunday. Będziemy co niedzielę chodzić do kościoła. Hear the word of God. Słuchać słowa Bożego. Continue to pray with the church in the whole world, the prayers that have been given to you by the church. I też modlić się z całym światem modlitwami kościoła, modlitwami, Continue które dał nam to Kościół. Continue to listen to the guidance of your priests, the parish church. Też będziemy słuchać prowadzenia, wskazówek waszych proboszczów, waszego kościoła. Continue to have a private prayer. Będziemy też trwać na osobistej modlitwie. A person to person with Jesus Christ, a meeting with Jesus Christ personally. Które będzie spotkaniem dwóch osób, takim osobistym spotkaniem z Jezusem Chrystusem. Continue to work with the community of God, the parish. Będziemy też współpracować ze wspólnotą, z parafią. Continue to work within your church, the Catholic church. Będziemy pracować dla swojego kościoła, kościoła katolickiego. And you're going to see lots of changes. I zobaczycie wiele zmian. Amen. Amen. Tell one another, I want to tell you now. Powiedzcie sobie teraz nawzajem. Chcę teraz ci powiedzieć. Touch that person on the head. Możesz dotknąć tą osobę w głowę. I want to tell you now. Chcę ci teraz powiedzieć. In the name of Jesus. W imię Jezusa. Who told me? Który mi powiedział? That as a believer. Jako wiernemu. In him. W nim. I will cast out the devil. Będę wypędzał diabła. Now in case you have a devil. Na wypadek, gdybyś miał problem z diabłem. In the name of Jesus. W imię Jezusa. Who is a lion of Judah in me. Który jest lwem Judy we mnie. I said to the devil. Mówię do diabła. And all its consequences. I wszystkich konsekwencji z nim związanych. You are defeated. Jesteś pokonany. Get out of the child of God. Zostaw to dziecko Boże.
Jesus is the Lion of Judah. Bo Jezus jest lwem Judy. And is in you. I on jest w tobie. And when you pray in his name. I kiedy modlisz się w jego imię. Let us chase out the devil from here and in our homes. Wygońmy diabła stąd i z naszych domów. We pray in the name of Jesus, the Lion of Judah. Modlimy się w imię Jezusa, lwa Judy. And we say, i mówimy, go on, idź, Amen. Clap for the Lord. Zaklaszmy dla Pana. So when we pray, we must pray in the name of Jesus, whom we are sure is in us. Kiedy się modlimy, musimy się modlić w imię Jezusa, o którym jesteśmy pewni, że jest w nas. And don't be too humble and say, no, Jesus is not in me. I nie bądźcie tacy no, fałszywi i pokorni, it's mówiąc, not about you, it is about Jesus saying, I love you. What, I love you the way you are. Nie miejcie takiej fałszywej pokory. Mówcie, że nie, no, we mnie nie ma Jezusa. To nie chodzi o ciebie, ale o Jezusa, który mówi, że cię kocha, który chce dać ci pełnię życia. I want to set you free. Chcę cię uwolnić. I bought you. Wykupiłem cię. You are mine. Jesteś mój. You are precious. Jesteś cenny. I have already redeemed you. Już cię odkupiłem. Isaiah 43 we are reading today. Czytaliśmy w księdze Izajasza rozdział 43. So let us go home strong. Więc wróćmy do domu umocnieni. Amen. Amen. And when you go home, kiedy wrócicie do domu, you know these guys, they were mad with faith. Ci faceci z Ewangelii to byli szaleni, jeśli chodzi o wiarę. Can you imagine Jesus is here and he has been here all the time? Wyobraźcie sobie, no Jezus jest tutaj, był tutaj cały czas. You saw some people climbing up, removing the roof. I wyobraźcie sobie, że teraz jacyś faceci skakują na górę i rozbierają dach. And trying to come here. I próbują tutaj zejść na dół. First of all, the fire brigade will come. Najpierw by przyjechała straż pożarna. First, the army will come. Wojsko. The police will come. I policja. Everything will be. The newspapers will come. I wszystko by było w gazecie. And that's what happened. To by się stało. And Jesus comes and says. A Jezus przychodzi i mówi. Hello, cripple man. Ty, który jesteś chromy. Your sins are forgiven. Twoje grzechy są ci przebaczone. And the religious people said, what? A ci bardzo religijni ludzie mówili, co? Nie. And then Jesus says, i potem Jezus powiedział, I'm going to show to you, pokażę ci, that Jesus, the Son of Man, the Son of God, the Living God, że Jezus, Syn Boga Żywego, has the power, ma moc, to forgive sins. Przebaczenia grzechów. And so he says to you. I mówi tobie. And he's saying it now. I mówi to teraz. Go. Idź. Your sins are forgiven. Grzechy są ci przebaczone. And that sickness is away. I ta choroba odeszła. Go, you are healed. Jesteś uzdrowiony. Idź. Do you believe that? Czy wierzysz w to? Go. Idź. You are healed. Jesteś uzdrowiony. Say amen. Powiedz amen. Go. Idź. You are healed. Jesteś uzdrowiony. Say amen. Amen. Go! Idź! You are healed. Jesteś uzdrowiony. Say amen. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja! I am going to finish. Już będę kończył. With another reading. Odniosę się do kolejnego, do innego czytania. You know, God has been speaking to us. Bo Bóg look do nas at what mówi. He's saying now. Spójrzcie, co mówi teraz. It is it's in we've been reading Isaiah, I've already quoted that, but there is also another teaching in Psalm 41. Czytaliśmy księgę Izajasza, ale też jest kolejna nauka w Psalmie 41. Oh, the joy of those who are kind to the poor. Radość dla tych, którzy są dobrzy dla ubogich. The Lord rescues them in times of trouble. Bóg ich ocala w czasie ucisku. The Lord protects them and keeps them alive. I utrzymuje przy życiu. He gives them prosperity. Daje im pomyślność. He rescues them from their enemies. I ratuje ich od wściekłości wrogów. The Lord nurses them. Pan opiekuje się nimi. When they are sick. Kiedy są chorzy.
and eases the pain i uśmierza ból and discomfort i brak komfortu, niewygodę. I pray to the Lord have mercy on me. Modlę się do Pana, zmiłuj się nade mną. Hear me. Uzdrów mnie. For I have sinned against you. Bo zgrzeszyłem przeciw Tobie. Amen. So you are going home healed. Wrócicie do domu uzdrowieni. You are going home, you are going to experience protection. Wrócicie do domu, doświadczycie tej opieki. You are going home, you are going to become successful. Też osiągniecie pomyślność. I know that you are pleased with me, says the Lord. Pan mówi, wiem, że jesteś For you have not let my enemy triumph over me. Nie pozwoliłeś wrogowi odnieść triumfu nade mną. You have preserved my life. Podtrzymujesz moje życie. Bless the Lord. Błogosławiony Pan. Who lives forever and ever. Amen. Amen. Który żyje na wieki wieków. Amen. There is a little girl somewhere there. Jest tam mała dziewczynka gdzieś tam z tyłu. Where are you yesterday? You were shouting. Gdzie jesteś? Wczoraj krzyczałaś. I saw you dancing today. A widziałem, jak dzisiaj tańczyłaś. Where are you? Gdzie jesteś? Somewhere there. Gdzieś tam. Come here. Przyjdź tutaj. You are free. Jesteś wolna. And we pray that God will give you one day a very good husband. Jestem pewien, będę się modlił, żeby Pan pewnego dnia dał ci bardzo dobrego męża. Where are you? Gdzie jesteś? Come. Przyjdź. Alleluja, alleluja. There are many others. Jest wiele innych osób też. Very wonderful girl. Wspaniała dziewczyna. You see? Freedom. Wolność. You came to Jesus. Do you see? Stand there. They want to see you. Stań tutaj. Niech wszyscy cię zobaczą. You see what the devil can do? Widzicie, co może diabeł zrobić? It can kill our beauty. Może zniszczyć nasze piękno. How do you feel, dear? A jak się teraz czujesz? You are born again. Jesteś narodzona na nowo. And you are going to give a testimony. I będziesz dawać świadectwo. And many young girls, many young boys will come out of this. I wiele młodych dziewcząt, młodych chłopców z tego też będzie wychodzić. Forgive your mother, your father, anybody who put you into trouble. Przebacz matce, ojcu, wszystkim, którzy sprowadzili jakieś nieszczęście you na are born ciebie. Again. Jesteś zrodzona na nowo. No devil. Już nie ma diabła. You can crush the devil. Możesz zmiażdżyć go. Go, take your mat. Move in the power. Idź z mocą. You are very powerful. Masz w sobie and dużo the mocy. Devil, the devil has no power over you anymore. A szatan nie ma nad tobą żadnej już mocy. Wave to the people and pomachaj say bye wszystkim bye to the devil. I powiedz bye bye, cześć szatanie. Do widzenia. Do widzenia. Look at them. Spójrz Look na nich, spójrz na ludzi. Amen. Amen. Go back. Możesz wracać. Praise the Lord. We love you. Kochamy cię. You see? Widzicie. Many others. Jest wiele innych osób tutaj. Yesterday the Lord touched us in a very special way. Wczoraj Pan Bóg dotykał nas w bardzo szczególny sposób. And even today. I nawet dzisiaj. Please go and throw away the pendulum, all the things that they've given you that they are bringing fortune. The only person that can bring fortune to you is Jesus Christ. I teraz jak wyrzućcie te wszystkie wahadełka, wszystkie inne przedmioty, które wydaje się wam, że mają przynieść wam szczęście. Jedyne szczęście może dać wam Jezus Chrystus. You will never be the same. Już nie będziecie tacy sami. Tell one another, you will never be the same. Jesus has healed you. Powiedzcie sobie nawzajem, już nie będziesz taki sam. Jezus cię uzdrowił. Jesus has delivered you. Jezus cię uwolnił. Jesus is in power. Jezus jest mocą. Jesus loves you. Jezus cię kocha. You are precious. Jesteś cenny. He called you by name. On cię wezwał po imieniu. He paid a lot for you. On bardzo wiele za ciebie zapłacił. Rejoice. Raduj się. He is with you. On jest z tobą. I read again. Przeczytam jeszcze raz. The word of God. Słowo Boże. And I finish. I już na tym skończę. 2 Corinthians. Drugi list do Koryntian, Chapter 1, rozdział pierwszy, werset 18-22. To nie my to słowo przygotowaliśmy, to Bóg je przygotował. Verse 18, chapter 2. Rozdział drugi, werset 18. What does it say? Second Corinthians? Yes, Second Corinthians, verse 18. Okay. Chapter 2. No, chapter 1. Chapter 1.
Okay, verse 18. Rozdział 1, werset 18. Let's read what we're saying. Paul has something to say. Paweł, święty Paweł ma nam coś do powiedzenia. You may be asking why. I'm going to start with verse 17 to introduce us in the better way. Może zapytacie dlaczego, ale zacznę od wersetu 17, który nas lepiej wprowadzi. You may be asking why I changed my plan. Możecie zapytać dlaczego zmieniłem plany. Had I made up my mind yet? Hadn't I made up my mind yet? Why do I do it now? Dlaczego postanowiłem to zrobić teraz? Yes, I'm reading from the Bible. Czyż więc 17? Yes. Aha. Czyż więc poczynałem sobie lekkomyślnie wszystko to zamierzając? Or am I like people of the world who say yes when they really mean no? Albo układając to, czy postanawiałem według ciała w ten sposób, iżby tak, tak so, było u mnie równocześnie nie, nie. So when we come to Jesus, we have to say yes. Kiedy przychodzimy do Jezusa, musimy mówić tak. We can't take two gods. Nie możemy mieć dwóch bogów. Only yes to one God. Tylko tak dla jednego Boga. We can't say yes to Jesus Christ. Nie możemy powiedzieć tak Jezusowi. And the next time we are practicing Hinduism and Buddhism. A zaraz potem będziemy uprawiać hinduizm albo buddyzm. Not that we don't respect the Buddhist and the Hinduist. Nie chodzi o to, że my nie szanujemy hinduistów czy buddystów. Nie chodzi o to, że nie szanujemy muzułmanów. Children, we have to respect them. Oni są dziećmi Bożymi, musimy ich szanować. But we cannot mix both. Ale nie możemy tego ze sobą mieszać. We are Christians. Jesteśmy chrześcijanami. So I cannot be in the church. Nie mogę być w kościele and start saying, om. I mówić om. Either I'm a Hindu, albo jestem wyznawcą hinduizmu, or a Christian. Albo chrześcijaninem. I am a Jesuit. Jestem jezuitą. And if I'm a Jesuit, I'm a Christian. A jeśli jestem jezuitą, jestem chrześcijaninem. If I'm a Carmelite, jeśli jestem karmelitą, I'm a Christian. Jestem chrześcijaninem. I can't mix both. I nie mogę mieszać tych if rzeczy. If I'm a diocesan priest, jeśli jestem I'm księdzem diecezjalnym, jestem There's chrześcijaninem. No question of judgment here. To nie chodzi o osąd. But it is time for discernment. Ale to jest czas, aby rozeznawać. And this is not the first time that it comes to the church. I to nie jest pierwszy raz, kiedy to przychodzi do kościoła. There was a time when we were taking all cultures and put them into church. Zawsze były czasy, kiedy elementy różnych kultur były przenoszone do kościoła. And Pope Gregory, i papież Grzegorz, the seventh, siódmy, he said no, nie, nie. Powiedział nie. I don't know if he was speaking Polish. Nie wiem, czy mówił to po polsku. He said no. Powiedział nie. We are going to go back. Musimy powrócić. To what the Bible. Do Biblii. And the teaching of the church says. I nauczania kościoła. That's how Gregorian chant came about. I w ten sposób zrodził się chorał gregoriański. We began to sing. Zaczęliśmy śpiewać. What was in the word of God. Wyśpiewywać to, co było w Słowie Bożym. We dropped the culture which was making the church become weak. Porzuciliśmy te elementy kulturowe, które osłabiały Kościół. And Pope Benedict XVI, he is continuing what John Paul II started. A papież Benedykt XVI kontynuuje to, co rozpoczął Jan Paweł II. Let us respect other religions. Szanujmy inne religie. But let us be identified in our own way as Christians. Ale utożsamiajmy się w nasz własny sposób jako chrześcijanie. And so we go back, Dominus Bobiscum. Więc musimy powrócić. Et cum spiritu tuo. Hello. Back to normal. Musimy powrócić do tego, co normalne. That is the Catholic Church. To jest Kościół katolicki. But to go to normal does not mean say, Hallelujah. No. Powrócenie do tego, co normalne, wcale nie znaczy, żeby tak się ociągnąć. Hallelujah. Oh man, I love you. Kocham was. So I want to stand correction in case I've been judgmental. Chciałbym być upomniany na wypadek, but gdybym był, miał w sobie za dużo osądu. No, I'm trying and I might be wrong. Mogę być nie mieć racji. But that's what the church taught me. Ale tego uczy mnie Kościół. That I cannot go to witchcraft. Że nie mogę korzystać z czarów. I cannot use pendulum. Nie mogę korzystać z wahadełka.
There is no magical power in the church. Jesus is Lord. Nie ma żadnych magicznych mocy w kościele, bo Jezus jest Panem. Jesus is the Savior. Jezus jest Zbawicielem. And he says, "Come to me." I mówi: "Przyjdźcie do mnie." I know you have burdens in you. Znam te wszystkie wasze utrudzenie. I know there is something wrong going on in your home, in your heart. Wiem, że coś złego dzieje się w twoim domu, w twoim sercu. I don't want you to tattoo your life. Nie chcę, abyś tatuował swoje życie. Let my spirit tattoo you. Niech mój duch cię naznaczy. And you're going to see, dear sisters, i zobaczycie, drogie siostry, brothers, drodzy God bracia, is training you and me, że Bóg w jakiś sposób przygotowuje mnie i ciebie, into yes, żeby mówić tak, as Blessed Virgin Mary did. Tak jak to zrobiła dziewica Maria. When she said yes, kiedy powiedziała tak, she took all that it costs. Też przyjęła na siebie wszystkie koszty tego. One of my biggest problems that I have, jeden z największych problemów, który mam, is to go back to sin. To jest powracanie do grzechu. And the devil knows it. I diabeł o tym wie. It changes you, puts you into trick. Oto w jakiś sposób wpływa na ciebie, oszukuje cię. By the evening you find you are doing the same. I wieczorem okazuje się, że popełniasz znowu to samo. But the good thing that you and I have, ale to dobro, które ty i ja mamy, Jesus knew what would happen to us, że Jezus jest w tobie. Confession. I możemy iść do spowiedzi. So when you are going home, please confess your sins. Kiedy wrócicie do domu, every 2 months, wyznawajcie swoje grzechy co najmniej co 2 miesiące. And you'll be born again. Będziecie narodzeni na nowo. And you'll not have psychological problems. Nie będziecie mieć problemów psychologicznych. Take time to confess your sins. Poświęćcie czas na wyznawanie Don't swoich grzechów. Go to lie to a priest and you say, I broke the sixth commandment. Nie mów księdzu, no złamałem 6 przykazań. No, be frank, I slept with a woman. I slept with a man. Nie mów tylko ogólnie, no złamałem 6 przykazanie. Nie, powiedz, bądź szczery, otwarty. Spałem z kobietą, z mężczyzną. To nie była moja żona, nie był mój mąż. I broke the 7th commandment. Złamałem 7th przykazanie. I stole money. Nie, powiedz po prostu, ukradłem pieniądze. Amen. Amen. And then your heart will be clean. I wtedy twoje serce będzie czyste. And dear sisters and brothers, drogie siostry, drodzy bracia, let's pray for one another wherever we go. Módlmy się za siebie nawzajem, gdziekolwiek się udajemy. Because the devil is getting angry. Bo diabeł się wścieka. Because God is breaking through our lives. Ponieważ Bóg wkracza w nasze życie. The devil is packing. I diabeł się wścieka. That's why you see many things are going on. Dlatego widzimy jakieś może też jego ataki. Persecution has begun. I też rozpoczyna się prześladowanie. But remember, persecution will never succeed. Ale pamiętajcie, że prześladowanie nigdy nie osiągnie we shall sukcesu. Go with Jesus on the cross, bo my pójdziemy z Jezusem na krzyż. And we shall win. I wygramy. Victory. Zwycięstwo. Is in your home. To jest twój dom. Go. Idź. Your sins are forgiven. Twoje grzechy są ci Go. Przebaczone. Idź. The crippleness has gone. Twoja choroba Go. Odeszła. You will never be the same. Już nie będziesz taki Go. Sam. Idź. Jesus has set you free. Jezus cię uwolnił. In the name of the Father, w imię Ojca and of the Son, i Syna, and of the Holy Spirit. I Ducha Świętego. Amen. Amen.